Siemano, ja jestem Mikołaj. W dniu dzisiejszym przygotowałem listę 30 pro playerów wraz z ich ustawieniami myszy. Na odcinku to pokażę, przeanalizuję i zobaczymy, które są najczęstsze, czyli można byłoby myśleć, że najlepsze. Zapraszam do oglądania tego filmu, lecimy. Tutaj widzimy całą tabelkę, wyświetlona też na ostatnie 15 sekund tego filmu, więc jeżeli chcesz zobaczyć, jakie ustawienie ma twój ulubiony zawodnik, no to wtedy po prostu poczekaj do końca filmu i znajdź tego zawodnika. To jest w kolejności alfabetycznej, także będzie ci dość łatwo znaleźć. Zacznijmy sobie od sensitivity tego w grze i wśród 30 pro playerów jest 12 różnych tych ustawień. Co ciekawe, najmniejszą z nich ma Miv, czyli 0.03, a największą McCreamy 0.18. Najpopularniejszy jest 0.07 i 0.08. Ile graczy czego używa, to widzicie właśnie tutaj. DPI, czyli w dużym skrócie ustawienia na myszy, i to mnie totalnie nie zdziwiło, gdyż najwięcej, prawie że połowa, ma ustawioną najmniejszą wartość, czyli 400. Drugą najpopularniejszą jest 800, a wszystkie inne tej wyniki to są jakieś pojedyncze przypadki. No, to napisz na dole w komentarzu DPI, a ja ci w zamian przypnę serce. Myślę, że spoko deal. I zostaw łapę w górę, to konieczne, i lecimy dalej do kolejnych ustawień. Jest nawet Dakota, jakiś kozak, który ma 2400. No, szanuję, to może być dobre. I to jeszcze najczęściej jest, wiecie, także jeżeli ktoś ma na przykład niskie DPI typu 400, no to w grze ma wtedy ustawione większe sensitivity i na odwrót. A Dakota z nie dość, że ma 2400 DPI, no to jeszcze używa sensitivity 0.07. Chociaż z drugiej strony prak się w ogóle nie rusza myszą, także no, jakiś plus jest. I to dalej mamy ADS sensitivity, czyli sensitivity wtedy, kiedy patrzymy w dół i spadamy najczęściej. Tutaj jest dość lekkie zdziwienie, bo jest dość duży przestrzał, od 0.3 do 1. Każdy ten gracz ma to praktycznie ustawione inaczej. Po czym można by myśleć, że albo nie jest to jakoś bardzo istotne, albo po prostu każdy woli to ustawić sobie inaczej. I tylko dodam, że najwięcej z nich ma tą wartość ustawioną na 1. Zostało nam ostatnie ustawienie, czyli scope sensitivity. Tutaj też przestrzał jest dość duży, bo od 0.4 do 1. Też się zdziwiłem. Myślałem, że tutaj raczej te wartości będą małe, tak aby można było sobie precyzyjnie przycelować. A tu się okazuje, że nie do końca. Najpopularniejszy co prawda jest 0.4, czyli najmniejszy z tych wszystkich, oraz 0.6. Zauważyłem już taką ciekawostkę, że jeżeli ktoś ma ADS ustawione na 1, wtedy też scope sensitivity ma ustawione na 1. Najpierwsze co sobie pomyślałem, to że ci ludzie po prostu nie zauważyli, że są takie ustawienia, ale to raczej niemożliwe. I to już wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Zaraz zobacz listę, kto będzie mógł sobie sam przeanalizować. I dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Trzymajcie się, piona.